Okej, siemanko wam wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielu. A to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w GTA 5. W poprzednim odcinku, jak dobrze pamiętacie, poznaliśmy syna Michaela, czyli Jimmy'ego. Od razu mogę się na Michaela przełączyć, poczekajcie. Bo tak jak też stwierdziłem po prostu. O, gdzie on kurwa w ogóle wylądował? Chciałem porobić jakieś misje od niego, bo nawet nie wiem, co on tam ma dla nas do zrobienia. Także może być całkiem zacnie. Co on tu robi? Zwiedza, ogląda sobie, patrzy sobie na widoki na Los Santos, dobra. Specjalnie na takie zadupie wyjechał. I ratowaliśmy, a raczej próbowaliśmy ratować łódź właśnie Michaela. Niestety nam się chujowo stało po prostu, nie udało nam się. Może tędy przelecę? O to, kurwa, siła. Dobra. Idealnie to rozegrałem. Co tam z samochodem przecież? Samochód sobie można kupić, nie? Gdzie ten dom Michaela? Jedziemy tam zobaczyć, co tam się będzie działo, bo w ogóle tych misji od Michaela jeszcze nie robiłem, od kiedy go mam tutaj dostępnego. Tylko cały czas Franklina cisnę, więc może teraz i czas nadszedł na Michaela, nie? Wow! Co tu robi sarna w ogóle na drodze? Zwierzęta się pojawiają na drogach. Jest zacnie. Gorzej będzie, jak takiego potrącimy. Yohama. Jak się wpierdoli na dzielnie, to po prostu. O, jakiś chop chop. Starałem się go nie potrącić. Staram się dojechać do tego domu w jednym kawałku. Znaczy, w jednym kawałku to już chyba nie dojedziemy. Znaczy, samochód już jest tak rozpierdolony, to tam. Tylko żeby dojechać tym samochodem. W ogóle to co to nam gra? Slowdown? Niech będzie. Wow, ta prędkość jest po prostu mega. Zachodnie Wynwood. Kilkanaście lat temu, znaczy kilkanaście, w 2004 to Wynwood inaczej wyglądało, czy tam w 2006, nie wiem, w którym San Andreas wyszło, chyba 2004. Całkiem inaczej to Wynwood wyglądało. Znaczy jedyne, co tam się mi kojarzy, to ten właśnie napis, tylko jak wygląda ten wjazd, też wygląda inaczej tam na Wynwood. Tutaj mamy misję, nie wiem czemu tutaj, ale zaraz zobaczymy, czemu tutaj akurat. A, tu jest dom Michaela, co ja w ogóle. Myślałem, że to jakieś po prostu wypizduje. Okej, idealny parking, idealne w ogóle wszystko. To grupka Michaela, możesz tu zachować pojazdy parkujące w garażu. No tutaj z pojazdami to on nie będzie miał problemu. Zresztą widziałem, on ma dużo więcej kasy niż na razie Franklin. Więc jest zacnie. Ogólnie Franklinem przejebałem w chuj kasy. Poszedłem na... Nieważne. Doradztwo małżeńskie. O, coś ciekawego tu się będzie działo z jego żoną. Pali, pali. Przechuj. O, nie gadajcie, że w tenisa będę musiał grać, bo się załamie. Amanda! You better not be! Not in my house! Fuck you, Michael! Go away! I'm paying that turd $150 an hour to fuck my wife in my own bed? Michael, go away! No, I'm sorry, bro. She said you had an arrangement. You and I are gonna have an arrangement. I'm gonna arrange your fucking funeral. I'm really sorry, bro. I'll comp this session. I promise. You are dead, man! Fuck! Dead! Come here! Co za wiksy się tu dzieją? Hey, you! Stop it! What's up, man?
Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked a brick in my bed. Bullshitting. It wasn't like that. You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just go kill him! Zamknęła się. Dobra, jedziemy za tym chujem. Instruktor tenisa. Skoro płaci mu za 150 zł za instruktaż gry w tenisa. Same konkrety. 150 dolców, masakra. Czego on jej tam uczy? Znaczy widzieliśmy, czego ją uczy. No dawaj, dawaj. O, tam coś na pace jest? To kasa czy jakieś... No ja pierdolę, jak oni jeżdżą w ogóle. No staram się go dogonić. Michael, ale... Znaczy... A, Michael prowadzi. Myślałem, że Franklin. Dobra, nieważne. Ale staram się go dogonić. W kanionie? Co to? Przecież nie będzie kanionu chyba, kurwa, w środku Wynwood. Przynajmniej nie zdaje mi się. You ran off before we could settle our debts! Michael, fine! You got the wrong idea, man! In the back of the truck. Tied a cable to one of those supports up there. You finna pull his deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I comped the session, bud! Well, there were a lot of freaking sessions, bud! I'm thinking you were working on more than just her backhand! Mandy's backhand has come a long way, bro. But sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand. On your face! Oh, bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is. We hooked up, man. Rozpierdolą mu dom cały. My wife, are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. My bad. Seriously. How fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! Ciągniemy. No to gówno. Dokładnie. You got the wrong idea, pal? Fuck! Już kurwa nie ma domu. Tylko miejmy nadzieję, że tu tam... Jedziemy! Zajebiście. Wow. Dawajcie. Wow, ale kurwa leci wszystko. Cóż za wiksy. Sand, baby. Hey, man, I don't think my boy Matthew was thinking trucks when he wrote that shit. Przechuj. Ale zajebiście. To po prostu klimat tego wszystkiego już początkowy. O. Santa, what the hell? That's not my house. Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me a form. You! You're a dead one! Green light! Catalina? Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Kto to był? Z głosu wyglądał jak Catalina. Martin Madrazo, fuck you! Hey, man,
there, some mean looking motherfucking essays right behind. Oh, that was quick. All right, help me deal with this. I'll give it a go, man. Keep driving. We can handle this, right? Screw up. Dobra, ja się przełączam w takim razie na Michaela. Będę sobie do nich strzelał. Teraz ja się przełączam na Michaela w takim razie. Przezajebiście. Jest wyjebiście, wykurwiście. Ta babka mi brzmiała jak Katalina. I don't know if you hit anyone because your aim's all over the place, but I appreciate your backup. Ah, thank you. Are you sure I didn't hit? Maybe go to a shooting range and work on your aim before we go out again. No, to by był niegłupi pomysł, powiem wam szczerze. Fine as wine. Got a few knocks. You okay? I mean, you can... Good kid. Man, I'm cool, man. I mean, you. Mentally. Oh man, I'm fucking excellent. My heart ain't pumped like that in years. Oh, yes, fucking A, Bubba. Whew. Hey, thanks for the help out there today, kid. I had no idea it was gonna get that hot. Shit, pulling houses off the hillside sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think we're about to find out. Pały? Pały. Nie, nie Pały. Jakiś pizdy. You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Now, Franklin. Maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, got a question for you. Did you pull an architecturally significant, modernist wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance a rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range? Of course. Great. That's nice. Come on, man. Pierdolną się, kurwa. Nie dostaną żadnych pieniędzy. Szmaty. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Ah, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Jaki Lester? Już myślałem, że tu będzie gościu na literę T. Czyli czysta siła, kurwa, ukryta pod literą T. Ukończono, no lajtowo, lajtowo. Czas misji, nie wiem jaki miał być. Śmierć na kółkach 2, dobra, srebro jest. W każdym bądź razie. Hello. Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Even for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death.
Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You fucker. Zaraz się dowiem, Lester. Co to za typ w ogóle? Co mamy misji? W misjach co mamy? Mamy Michael, Lester, dwa pytajniki. Jak tam wygląda sprawa u Trevora? Znaczy Franklina? Franklina mamy trochę mniej misji. Dobra, wiecie co? Myślę, że tutaj kończymy ten odcinek, więc co? Ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku, w którym to będziemy robić prawdopodobnie jakąś może misję od Franklina. Później zobaczymy, chyba do Lestera się udamy. Zobaczymy, kto to jest i co i jak wygląda cała ta sprawa. Także to by było na tyle z mojej strony i cześć wam wszystkim. Tylko jakiś doktor Friedlander dzwoni do nas. Michael, I'm looking through my appointment book and I don't see your name. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc. You know that. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. O, możemy iść do doktorka. Dobra, nic. Ja się z wami żegnam i cześć wam wszystkim.